Cześć, dzień dobry. Ja mam nadzieję, że nas słychać. Byłoby super, jakby ktoś na czacie napisał, że nas słychać. Jakieś coś pojedynczego, albo na czacie, albo na Facebooku, bo byłoby słabo, jakby się okazało, o, świetnie, Renia napisała, że tak. To cudownie. Generalnie to jest nasz debiut i mój jako kogoś, kto ma hostować webinar i Tomka jako kogoś, kto ma gadać do siebie trochę przez godzinę, nie widząc reakcji, tylko pośrednio. Więc zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Pomysły nam chodziły różne po głowie, na przykład, żeby iść teraz zobaczyć, czy nam się pranie nie przypala, albo jakieś inne tam rzeczy. Ale jesteśmy, zobaczymy, jak będzie. Fajnie, że wy też jesteście. Fajnie, że nas obu słychać. Cudnie. Ja zaraz na czacie wkleję linka do slajdu, na którym można zadawać pytania. Tak, widzę, Jarek, że podniosłeś rękę. Zaraz jakoś się odezwę prywatnie. Całe to wydarzenie jest w pewien sposób promocją studium mediacji w duchu porozumienia bez przemocy, które się będzie zaczynać w marcu przyszłego roku. Będą trzy zjazdy, jeden w marcu, drugi we wrześniu, a trzeci w styczniu 2020. No i to chyba w zasadzie jest tyle, co ja chciałem od siebie powiedzieć. Przekazuję głos do studia. Halo, halo, Tomku. Halo, halo, Piotrku. Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Tomek Bagiński i jest mi niezmiernie miło, jestem zaskoczony, a nawet nieco coraz bardziej stresowany, jak to widzę, że mryga taka liczba uczestników, ponieważ planowaliśmy to jako skromną promocję dla tych, którzy będą coś się chcieli dowiedzieć, tymczasem sporo osób. Dobrze, to ja bym chciał trochę powiedzieć, jak ja wypełnię ten czas. To jest, jak już zauważyliśmy na głos świadkiem, dość trudne dla mnie, bo ja bardzo lubię pracować z grupą, a niekoniecznie mówić do swojego komputera. Natomiast postaram się to zrobić bardzo użytecznie, podzielić się tym, co wynika z praktyki, co też w dużej mierze dowiedziałem się w różnych kursach, czy to porozumieniowych, czy to nieporozumieniowych, dotyczących konfliktu. I oczywiście idea się zrodziła jako promocji, natomiast ja bym bardzo chciał już mówić o tym, co i jak pracuję, a nie tylko odsyłać do tego, że gdzieś na jakimś kursie coś można. Tytuł dzisiejszego webinaru, Empatia drogą w konflikcie, zaczerpnąłem bezpośrednio z zajęć, które kilka lat temu prowadziłem. Wymyśliłem sobie jako skróconą wersję wprowadzenia do mediacji. Już gdzieś po wielu doświadczeniach z mediacjami, po wielu doświadczeniach z programem mediacji, ale też w dużej mierze z kręgami naprawczymi. I znalazłem taką zawartość na jeden dzień, kilka podstawowych umiejętności, podstawowa struktura, która pozwala już zacząć w ogóle myśleć jakoś o jakiejś reakcji na konflikt. Dzisiaj ja bym się skupił na takiej części związanej z tym, jak w ogóle według porozumienia bez przemocy rozumiem konflikt, jak sytuację konfliktową, co do niej doprowadza, co ją nakręca, co ją nasila, ale też w jaki sposób możemy na nią odpowiedzieć i tu nie ukrywam, w tytule webinara jest odpowiedź. Może zanim przejdę do stricte treści, powiem parę zdań o sobie, jakoś jestem przyzwyczajony, że nie poświęcam na to czasu, natomiast zgaduję, że może być pewna liczba osób, która nie ma o mnie pojęcia i skąd mój udział na tym webinarze, skąd zaproszenie Piotrka i w ogóle moja obecność w tych programach konfliktowych opartych o porozumienie bez przemocy. Ja się zajmuję praktycznie porozumieniem bez przemocy, mediacjami w oparciu o to podejście i uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach z tego zakresu. Jak policzyłem gdzieś tak od 2007-2008 roku, kiedy to pierwszy raz zauczestniczyłem w jakimś kursie wprowadzającym jeszcze wcześniej, ale moja droga tak intensywnie się zaczęła, kiedy zauczestniczyłem w warsztacie na temat mediacji prowadzonym przez Ajka Lasatera kiedyś w Polsce. No i jak zobaczyłem pewnego rodzaju praktyczny wymiar tego, to moje zainteresowanie tym gwałtownie przyspieszyło. Zainwestowałem wiele czasu w ćwiczenia, w kolejne warsztaty, aż uzbierało się tego tyle, że zacząłem współprowadzić pewne zajęcia z Anią Mic i Jakiem Lasaterem wspomnianym. No i zacząłem praktycznie pracować tą metodą w otwartych, żywych konfliktach, do których ludzie mnie zapraszali w różnych ustawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to w relacjach bliskich, takich partnerskich, czy to w relacjach prywatnych, ale nie partnerskich, czy to w zawodowej ścieżce gdzieś w jakimś zespole albo pracownik i współpracownik, przełożony i pracownik. No i z zespołami włącznie. Od kilku lat robię już tego nieco mniej z racji na inne obciążenia zawodowe.
Natomiast no, mam w tym wiele lat praktyki po prostu. Zastanawiam się, czy coś jeszcze, czy jakieś emergency w tym moim temacie jeszcze jest. Nie brzmi, jakby było. Znaczy nie z mojej strony i nie widzę na czacie nic takiego. Jakby się coś pojawiło, to Piotr wyłap i wtedy gdzieś tam znowu bierzemy. Dobrze. To ja bym chciał już mniej myśleć o tym, co powinienem powiedzieć, a zacząć mówić o tym, o czym chciałbym powiedzieć, czyli o empatii drogą w konflikcie. Dla mnie... Poczekaj chwilę, Tomek. Anna, Iza i Wiga, ale wcześniej słyszałyście? Czy... Okej, czyli u innych widać i słychać. No to ja nie wiem jakby jak pomóc. Można spróbować zresetować głośność w komputerze, można spróbować, tam po lewej u góry jest taka kłódka i ona co prawda dotyczy tego, jak się chce mówić, ale tam jest, jak się w tą kłódkę w pasku adresu na górze kliknie, to tam trzeba pozwolić, żeby głos leciał. Więc no i to jest wszystko chyba. Dobra, dużo osób. Jest pytanie, czy powinien... jest pytanie, czy możesz zwiększyć swoją głośność, Tomek, albo mówić głośniej po prostu może. To jest pewnie kwestia tego, że mogę jestem... Mogę spróbować mówić głośniej. Dobra. Ewidentnie mogę spróbować. Jakbym cichu, to proszę o przypomnienie. Ja mam zasłonięty czat, nie widzę go, w związku z tym... Tak, tak się umówiliśmy, więc jakby co to piszcie, ja będę się włączał, jeśli trzeba będzie do Tomkowi coś mówić i tyle. Dobra. Mhm. Jedziemy. Dla mnie to jest tak, że ja chyba tak, chciałbym zacząć od, może to jest oczywiste dla wszystkich, a może dla niektórych nie, dla tych niektórych chciałbym pewne rzeczy przypomnieć. One są dla mnie esencją, wynikają bezpośrednio z porozumienia bez przemocy, tak, które jest, stworzył czy też skomponował pewną całość Marshall Rosenberg. I to pewne założenia, które tam są, dla mnie są też esencją tego, tych założeń, na których ja pracuję w sytuacjach konfliktowych i dlatego empatia jest wtedy wyjściem. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, że jest wiele innych wyjść w konflikcie niż empatia. Jest jakby czysta żywa przemoc, tak, siła, negocjacje, manipulacje i parę innych rzeczy też jest drogą w konflikcie, tylko że to nie jest moja droga. W związku z tym moja droga zasadza się na pewnych założeniach, które na wprost czerpię z porozumienia. Jeden z nich, takie bardzo podstawowe, że każde nasze działanie, wszystko co mówimy, wszystko co robimy jest ekspresją naszych potrzeb, jakąś próbą ich zaspokojenia. Nie zawsze świadomą, nie zawsze skuteczną, natomiast co do zasady sprowadza się do tego, że każde nasze działanie jest usiłowaniem zaspokojenia jakiejś naszej potrzeby. No i to rodzi określone konsekwencje, mianowicie rolę emocji w ogóle w sytuacji, no w życiu, ale też w sytuacji konfliktowej również. Mianowicie emocje uważam za sygnały czy informacje wtórne w stosunku do potrzeb, a równocześnie wskazujące na poziom ich zaspokojenia albo niezaspokojenia. Czyli na wprost mówiąc, jeżeli nasze potrzeby są niezaspokojone, tak, to czujemy się w sposób jakiś taki nieprzyjemny, niekomfortowy, smutni, rozżaleni, zdenerwowani, zirytowani, sfrustrowani. Oczywiście jak nasze potrzeby są zaspokojone, to czujemy się radośni, zrelaksowani, uśmiechnięci, wyluzowani itd., itd. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w sytuacji konfliktowej emocje są praktycznie za każdym razem obecne i stanowią dla mnie bezpośrednią podpowiedź na temat poziomu zaspokojenia bądź niezaspokojenia potrzeb, jak się łatwo domyślić w sytuacji konfliktowej najczęściej niezaspokojenia, chociaż w ostatniej fazie, kiedy ustalamy jakieś rozwiązanie, jesteśmy jakoś w zgodzie, to warto poszukiwać też innego rodzaju odczuć. Więc uczucia są dla mnie bardzo istotną taką flagą, tak, którą potrzeba powiewa i po to, jakby, żeby ją wskazuje, żeby ją znaleźć, tak, że jest ważna jakaś w tej sytuacji. To, co jest również bardzo istotnym założeniem, to takie rozróżnienie, które jest w porozumieniu, mianowicie pomiędzy potrzebą i strategią, że potrzeba jest pewnym podstawowym poziomem naszego pragnienia, jakąś motywacją do czegoś, a strategia sposobem jej zaspokojenia. Różnica jest teoretycznie niewielka, w praktyce bardzo istotna, dlatego że rozmawianie na poziomie potrzeb stwarza znacznie więcej elastyczności, jeśli chodzi o kontakt, jeśli chodzi o potencjalne porozumienie. I to też jest bardzo istotnym elementem po prostu w pracy z żywym konfliktem, żebyśmy potrafili rozróżnić potrzeby i strategie. A zaraz zrobimy jakieś przykłady tutaj z pomocą Piotrka albo z Was. Natomiast z perspektywy budowania skutecznych rozwiązań dla ludzi, którzy mają jakoś rozbieżne punkty widzenia, przynajmniej na początku rozmowy, kiedy ją zaczynamy, umiejętność nazywania potrzeb, identyfikacji potrzeb jako czegoś, co stoi za danym zachowaniem, jest bardzo pomocna po prostu.
To chwilę zajmuje, żeby się tego nauczyć, ale jest jak najbardziej wykonalne i naturalne. OK, to tyle z takich podstawowych elementów. Jak będę później podawał przykłady, to rozróżnienia pomiędzy strategiami i potrzebami staną się oczywiste, mam nadzieję. Jeśli nie, to proszę o pytania i ciebie, Piotrek, żebyś wyłapywał takie pytania. OK, jak to się ma do sytuacji konfliktu? Jakbym się zastanawiałem wielokrotnie i też pytałem różne grupy o sytuacje konfliktowe, no to bardzo trudno, a mamy bardzo jednoznaczne skojarzenia co do tego, związane z tym, że konflikty są dla nas raczej z kategorii odczuć nieprzyjemnych, raczej kojarzą nam się negatywnie. Jak robię takie, czasem zbieram na tablicy skojarzenia związane, tak? Po prostu słowa, które się kojarzą z sytuacją konfliktową, to powiedzmy jeden na cała tablica jest w słowach, które są z kategorii nieprzyjemnej, które mówią, że jest to dla nas rodzaj wysiłku, stresu, obciążenia. Natomiast taka część związana z tym, że no, konflikt potrafi być odkrywczy, że potrafi być twórczy, że potrafi oczyścić, to zajmują tak mniej więcej do 20% tej samej długości. Także z jednej strony jesteśmy świadomi, że konflikt ma swój potencjał do jakiegoś przełamania, do jakiegoś odnowienia, do wniesienia nowej jakości w relacje i równocześnie wydaje się, że on jest stosunkowo rzadkim doświadczeniem, takie zakończenie. Co też powoduje, że no jest życie po prostu bywa dla nas momentami trudne i posięcie umiejętności jakiegoś reagowania w oparciu o jakiś pomysł w ogóle na sytuację konfliktową wydaje się być całkiem obiecujący i bardzo mocno praktyczny. Dlatego, że konflikty, nie wiem, zakładam, że się zgodzicie, są czymś zarówno powszechnym, jak i naturalnym, występują na co dzień i zdarzają się praktycznie wszystkim, a równocześnie nie wiem jak wam, ale przynajmniej na mojej drodze edukacji, ani w domu specjalnie, ani w szkole, nikt mnie specjalnie nie uczył tego, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić, w jaki sposób działać, w oparciu do jakich kroków się chwytać. Oczywiście podglądamy reakcje dookoła tego i uczymy się w jakimś sensie tak nieświadomie takiej mapy nie wprost co do tego, jak się poruszać w sytuacji konfliktowej, ale nie uznałbym tej podstawowej nauki odbieranej tak mimochodem gdzieś po drodze życia za specjalnie użyteczną. Ona nas z reguły uczy jednego z trzech podstawowych tak zwanych gadzich wyborów, czyli albo ucieczki, albo walki, tak? Albo udawania, że się nic nie stało. Żadnej z tych reakcji nie uznam za przesadnie konstruktywną. Nawet jeśli jednorazowo przemoc czy walka jest jakoś formą zabezpieczenia swoich potrzeb, to z reguły nie zabezpiecza potrzeb drugiej strony, czy też nie uwzględnia ich. OK, przechodząc do tego, w jaki sposób ja rozumiem sytuację konfliktu opartą o porozumienie bez przemocy. To jest tak, jak kiedyś usłyszałem takie pytanie, dlaczego krzyczą do siebie osoby, które stoją od siebie o 100 metrów, tak, w takiej odległości? Po co podnoszą głos? Czemu krzyczą? Odpowiedź wydaje się być prosta. Podnoszą głos po to, tak, żeby się usłyszeć, a podniesienie głosu i mówienie głośniej ma za zadanie zniwelować odległość pomiędzy nimi. Ma to sens, ale jak sobie zadamy pytanie, okay, a czemu krzyczą na siebie osoby, które stoją od siebie o metr? No to pytanie zniwelować odległość dalej obowiązuje, natomiast odległość w rozumieniu. Taka jest prosta moja definicja, czyli że kiedy my nie rozumiemy się z kimś, a bardzo nam na tym zależy, to wtedy próbujemy różnych form ekspresji, podniesienia tonu głosu, dodatkowych słów i paru jeszcze innych rzeczy, włącznie z gestami, włącznie z powiedzmy z przemocą fizyczną zwyczajnie. To po to, żeby być usłyszanym, po to, żeby to, co mamy do powiedzenia drugiej stronie, dotarło. I tutaj takie krótkie pytanie o autorefleksję pod tytułem, czy zgodzicie się, że jest taki podstawowy mechanizm, czy takie prawo w komunikacji, że komunikat nieodczytany będzie powracał, że kiedy mówicie coś do kogoś, niech to się każdy zreferuje do własnego doświadczenia, że kiedy mówicie coś do kogoś, to mówicie po to, żeby zostać usłyszanym. Gdybyśmy nie mówili po to, żeby ktoś to usłyszał, ktoś to zrozumiał, to byśmy do niego nie mówili, pisalibyśmy sobie pamiętniki. No i teraz w miarę jak to się wydarza lub nie wydarza, następują nasze wewnętrzne reakcje. Czyli jeśli ja mówię coś do ciebie, tak, mówimy coś do drugiej osoby, to chcemy się porozumieć na dowolny temat X. To może być temat w domu, typu zróbmy coś tam w weekend, albo zrób coś tam w kuchni, albo w pracy, zgłaszamy się z jakąś prośbą. I kiedy mamy poczucie, że nie jesteśmy odebrani zgodnie z intencją, czyli nie spotyka nas działanie, o które poprosiliśmy, albo spotyka nas reakcja, którą interpretujemy, że oj, nasz komunikat nie dotarł, to naturalną konsekwencją będzie próba powtórzenia tej informacji, żeby ona dotarła. No i w miarę jak ona nie dociera, sytuacja zaczyna się komplikować, dlatego że my powtarzamy i powtarzamy, nie czujemy
że to, co powiedzieliśmy, zostało przyjęte w rozumieniu, nawet usłyszane, nie zawsze ktoś się musi zgodzić, no to mamy tendencję do tego, żeby zaczynamy to powtarzać. I tu się pojawia w grze nasza jedna z podstawowych potrzeb, potrzeba bycia właśnie zrozumianym i usłyszanym, która im w miarę, im bardziej próbujemy, a reakcje, które do nas przychodzą z powrotem, pokazują, że oj, to się nie wydarza, zaczyna się frustrować, zaczynają nam pojawiać się emocje, tak, związane z tym, że ta potrzeba jest niezaspokojona, troszkę nam utrudniają klarowność widzenia, my zaczynamy się nakręcać. Oczywiście po drugiej stronie dzieje się dokładnie to samo, ponieważ ktoś, słysząc nas, chce nam jakoś odpowiedzieć w oparciu o to, jak nas zrozumiał, i coś nam odpowiada. Do niego przychodzi powtórka komunikatu, która dla tej osoby też jest potwierdzeniem, że oj, chyba nie zostałem zrozumiany, i w ten sposób, tak to spróbuję pokazać tutaj za pomocą, trafić palcami w tę kamerę, zaczynają się nam nakręcać takie reakcje z dwóch stron, tak, które ja bym powiedział, że nazywamy dwoma monologami, a nie dialogiem. Czyli każdy mówi i próbuje z czymś dotrzeć, a równocześnie nie jest słyszany, i to znacząco, właściwie to gwarantuje brak komunikacji w takiej sytuacji. No i dwa monologi z reguły kończą się tym, że albo mamy siebie dosyć i kończymy, ewentualnie jedna ze stron odpuszcza nieco wcześniej niż druga. No i ciąg dalszy może być bardzo różny w zależności od tego, jak ważna jest to dla nas ta sytuacja, jak ważny jest dla nas ten temat, ewentualnie tak ta osoba, albo do tego wracamy, albo nie wracamy, próbujemy się porozumieć. To, co w tej sytuacji bardzo utrudnia, to narastające emocje. Ja to nazywam, że sytuacja konfliktowa od problemowej różni się zasadniczo właśnie tą warstwą emocjonalną. Że my się niejednokrotnie bardzo skutecznie porozumiewamy, kiedy ktoś ma po prostu inne zdanie, albo kiedy ktoś ma po prostu inny cel, ale dopóki jest między nami kontakt, dopóki się rozumiemy, dopóty jesteśmy w stanie rozmawiać, znajdować rozwiązania, jakoś się układać do siebie tak, że każdy wychodzi plus minus z tym, co by chciał. Czy dokładnie z tym, co by chciał, czy plus minus, to już zostawmy na chwilę na boku. Natomiast w momencie, kiedy wkradną się emocje, właśnie według mojej interpretacji, według mojego rozumienia sytuacji konfliktowej, związane głównie z potrzebą bycia zrozumianym, taką, która jest niezaspokojona w tej interakcji, to sytuacja znacząco się zaczyna komplikować. Z doświadczenia wiem, że w miarę tak samo równolegle po obu stronach. I taką praktyczną właśnie definicję konfliktu, o której starałem się przybliżyć, mam nadzieję, że jasno, ja noszę ze sobą w kieszeni za każdym razem, kiedy ja jestem w sytuacji konfliktowej albo kiedy pracuję z czyimś konfliktem. W związku z tym odpowiedź dla mnie polega na tym, że okej, no to skoro ludzie się nie rozumieją w sytuacji konfliktowej, to można ich wesprzeć w ten sposób, że pomożemy im się zrozumieć, usłyszeć, no i to właściwie powinno załatwić sprawę. No i w sumie, jeżeli ktoś się czuje na siłach, to po tej definicji to masz pełną instrukcję do działania, którą może wziąć ze sobą w kieszeń i pracować, czy to w swoich konfliktach, czy innych. Oczywiście może się okazać, że potrzebne jest jeszcze parę umiejętności, których ktoś z was może nie mieć, i dopiero z nimi będziecie czuli gotowość, no i temu też służą różnego rodzaju jakby, tak, formy rozwojowe, których notabene jest bardzo, bardzo wiele różnych. Do tego, żeby w miarę taki powtarzalny sposób wprowadzać kontakt w sytuacji konfliktowej, potrzebujemy właśnie umiejętności empatii. Ja bym tutaj chciał też krótko powiedzieć taki sposób mój rozumienia empatii, który wynika z wielu różnych doświadczeń, jest nieco mniej terapeutyczny, a nieco bardziej, ja bym to nazwał, taki wykonalny, o może w ten sposób. Dlatego, że wiele osób definiuje empatię jako pewną jakość kontaktu między ludźmi, niektórzy nazywają to współodczuwaniem, tak? Niektórzy, ja bym powiedział, że nie wiem, czy za każdym razem jesteśmy w stanie współodczuwać, raczej jesteśmy towarzyszyć w stanie w tym, co ktoś przeżywa, i to niejednokrotnie jest wystarczająca empatia dla wielu osób. Jakąś też formą empatii jest po prostu realizowanie tego, o co ludzie nas proszą. Tak, kiedy my po prostu doświadczamy tego, że ktoś nie tylko słyszy, co do niego mówimy, ale jest też gotowy na to odpowiadać do jakiegoś poziomu, do jakiegoś stopnia. Natomiast w sytuacji konfliktowej liczenie na to, że ta druga strona, która ma jakoś tam inny punkt widzenia, czasami zupełnie inny na daną sytuację, będzie gotowa po prostu zrobić to, co my wyrażamy, czy co my prosimy, no jest niezwykle mało prawdopodobne. Więc potrzebujemy się odwołać do takiej części intelektualno-emocjonalnej. I to też bym tu podzielił. Tak, z warsztatowego punktu widzenia widzę, że jest takie zrozumienie pełne, które zawiera w sobie
pełne zrozumienie, wczucie się w to, jakie coś ma znaczenie dla drugiej osoby. Ta sytuacja, tak? To, co miało między nami miejsce, czy ta rozmowa, która jest prowadzona. Natomiast nie zawsze to jest możliwe, dlatego że jeżeli ktoś jest bardzo daleko emocjonalnie, ktoś siedzi na własnym bólu, na własnym urazie, to co na początek potrzebujemy, to coś, co ja nazywam takim intelektualnym zrozumieniem. Czyli można powiedzieć, że jako umiejętność empatii możemy stopniować w interakcji z innymi ludźmi, od zaczynając od prostej umiejętności komunikacyjnej, która jest częściowo oparta na parafrazie, ale to by było mega uproszczenie, gdybym powiedział, że to jest parafraza, to jest coś znacznie głębszego i znacznie więcej, a równocześnie nie wymaga tego też super umiejętności nazywania emocji, wczuwania się w emocje innej osoby i spokojnie może spełniać rolę czegoś, co odpowiada na potrzeby kontaktu i bycia zrozumiałym. Wracając do przykładu dwóch osób, które równocześnie ze sobą rozmawiają, każdy mówi, co ma do powiedzenia na drugiej stronie, nikt nikogo nie słyszy, nikt nikogo nie rozumie. Jak w takiej sytuacji zacząć wprowadzać kontakt i dlaczego empatia jest tym sposobem? Tak, zatrzymam się na chwilę, bo widzę, że się dużo dzieje na tym czacie, ale widzę, że jakieś dodatkowe uwagi. Same techniczne rzeczy. Dobrze, czy może zanim je powiem, bo chciałbym teraz przedstawić jakiś krótki przykład, może nawet z tobą, Piotrek, bo my to się słyszymy, dotyczący tego, jak słyszenie może wyglądać, jak taka empatia w bardzo podstawowej wersji może wyglądać, dlaczego może działać. Zrobilibyśmy takie dla porównania dwa elementy, a to za chwilę. No i chciałbym krótko przedstawić taki dość intuicyjny model interwencji w sytuacji konfliktowej, który właśnie pokaże, jak bardzo takie proste wprowadzenie elementu słuchania czy takiej empatii, która nie musi być od razu pełną empatią, która uwzględnia też to, co się dzieje z emocjami drugiej strony, może być już skuteczne, tak? Może działać w sytuacji konfliktowej. Dobra, zerknę tylko. Ja widzę, że się świetnie bawicie kwestiami technicznymi. Tak, jak ja chcesz jakiegoś... Jak chcesz jakiegoś ochotnika z tłumu. Okay. Czy tylko ja słyszę echo, jak ja mówię, czy wszyscy słyszą echo? Jakbyś mógł, Tomku, jednak ubrać te słuchawki, jeśli masz je pod ręką. Nie, może ja ściszę, może. A, możesz też ściszyć, tak. Tylko wtedy przestaniesz mnie słyszeć, to będzie taka nie ma empatia. Będzie to jakiś nowy wkład w tą dziedzinę. Tak, tak. No jakby jest to też jakaś... Nie, jest okej, nie ma echa. Ja strasznie mam się męczę, mówiąc, opowiadając teoretycznie o tym i to zaczyna być takie moim zdaniem trochę drewniane. W związku z tym bardzo bym chciał to ożywić jakimś realnym przykładem. Piotr, nie. Czy możliwości techniczne pozwalają wpuszczenie kogoś, kto... Tak. To byłby gotowy zgłosić jakiś rodzaj dyskomfortu w moją stronę. Ja to bym spróbował najpierw nie usłyszeć, a potem usłyszeć. Ja mogę założyć słuchawkę, proszę bardzo. Ktoś? Czat? Ktoś czat? Nikt. Wszyscy nagle się okazuje, że nie tylko my jesteśmy tutaj zestresowani. Okej, Iza nie ma mikrofonu, no dobra. To pozostałe 81 osób? Pozostałe 81 osób ogląda równolegle serial na Netflixie. Artur może, dobra. Nie, szukamy Artura. Chcesz kamerę też? Spróbujmy bez kamery, bo wtedy ta sieć będzie bardziej wydolna, mam wrażenie. Dobra. Ja mam czerwone napisy o tym, że coś tam. Artur, dałem ci zgłosiłem ci uprawnienie do tego, żebyś mógł mówić. I tam po lewej na kłódce, jeśli nie dałeś uprawnień do mikrofonu, to i tak cię nie usłyszymy. Ale powiem ci, Tomek, że tutaj jakby ludzie do ciebie z sympatią, no, jak wiesz, niektórzy mówili, nawet ktoś napisał, że sobie zrobił przerwę w serialu. Więc... No, ja znam życie. Ja bym się pewnie sam nie mógł powstrzymać, dlatego nie mam Netflixa po prostu.
Dobrze, wiesz co, Piotr, dbając trochę o sprawność, patrząc, że jesteśmy już 24 minuty na antenie, spróbowałbym Ciebie poprosić o krótką pomoc. Tak, zróbmy, no. Okej. Mam nadzieję, że wszyscy to będą słyszeć. Ja przytrzymam może mikrofon. Piotr, ja bym chciał zrobić króciutkie demo, które będzie polegało na tym, że wyobraź sobie jakąś sytuację konfliktową, rzeczywistą. Wiesz co, ale oddal trochę, bo teraz to jedziesz strasznie głośno. Myślałem, że to tylko mi, ale wszyscy to mówią. Okej. Okay. Najpierw mów głośniej, teraz, że za głośno. No nie ma dobrze, tak dobrze. Dobrze, no. Dobrze. Okej, Piotr, potrzebowałbym, żebyś przygotował w głowie, niekoniecznie od razu opowiadał, jakąś sytuację rzeczywistą, konfliktową, żebyś sobie wyobraził, że ja jestem drugą stroną tej sytuacji. Czyli ja jestem tą osobą, z którą tą sytuację konfliktową masz. I żebyś zasadniczo powiedział tylko jednym zdaniem, jakiego rodzaju to jest historia. I chciałbym zrobić rodzaj podwójnej reakcji. Czyli chciałbym najpierw zareagować w taki sposób, no nieco obronny, codzienny, tak jak to czasami bywa w sytuacjach konfliktowych. Potem krótko to nazwać, zatrzymać i po chwili zrobić ponownie, ale zdecydowanie bardziej oparty na słuchaniu, empatycznym sposób. No i mam nadzieję, że to będzie czytelna różnica dla wszystkich. To jest mocno warsztatowy sposób, natomiast przyznam, że trudno mi o tym jakoś sensownie opowiedzieć. Także masz taką sytuację? Tak, bez problemu. Bez problemu. Dobra, no to czy jednym zdaniem usłyszymy, jakiego rodzaju to jest zdarzenie? Bo byś tak. Pamiętał, że to idzie w świat, więc... No ja wiem, no ale to jakby to jest bardzo realne, okay. Już mamy przepracowane częściowo. Okay. Sytuacja jest taka, że jest taki gość, Tomek Bagiński w Warszawie i my niektóre rzeczy robimy tam wspólnie, jakieś warsztaty i inne takie rzeczy. Słyszałem. No. I jakby czasami jakby responsywność bywa różna, bo ten gość zabiegany jest w różnego rodzaju właśnie warsztaty i takie tam inne. No i różne kanały komunikacji ja czasami próbuję stosować. No i był taki okres czasu stosunkowo niedawno, kiedy trudno mi było dostać te odpowiedzi. Mhm. No i jak próbowałem dzwonić i ten kontakt nie nastąpił, to się dość mocno poirytowałem, szczególnie, że w odpowiedzi na mój telefon dostałem jednolinijkowego SMS-a z datą, tytułem webinara i czymś jeszcze. Znaczy już czujemy temat? Tak, już czujemy temat. No. Okej, okay, wyobraź sobie, to nie będzie aż takie trudne, ale może od ciebie trochę wymagać. Wyobraź sobie, że możesz z nim rozmawiać. Tak. I że to teraz tak trochę żartujemy, tak? Bo ja rozumiem, że bierzemy taką sytuację między nami, która nie jest jakąś pewnie skrajną sytuacją, ale rzeczywistą. W związku z tym dla jasności ja dodam, że robimy demo i ja pierwsza moja reakcja będzie świadomie nie oparta o kontakt. I że nie odtwarzamy czegoś, co miało między nami miejsce, tylko że trochę się tą sytuacją bawimy, ale że równocześnie chcemy dość klarownie coś pokazać. Okej, okay, no to jakbyś mnie zobaczył w tym momencie i czy mógł ze mną porozmawiać, to coś tak naprawdę chciałbyś mi wtedy powiedzieć? I moja reakcja będzie raczej z kategorii nie opartej o kontakt. Wiesz co, Tomek, jakby trudno mi się współpracuje i mało jest fajne to, że ja do ciebie piszę na WhatsAppie, SMS-y, dzwonię i to się dzieje przez 5 dni z rzędu i dostaję od ciebie w odpowiedzi jednolinijkowe zdanie. No jakby ja nie wiem, czy ty chcesz współpracować, czy nie. Wiesz co, już byś nie przesadzał. Po pierwsze, nie było tego tak dużo, tak? Po drugie, robimy trochę z igły widły. Jakbyś był troszkę bardziej empatyczny, to byś zrozumiał, tak? Że jestem zajęty i po prostu życie wygląda jak wygląda, a nie tak wszystko brał do siebie. Nie dość, że ja się do ciebie dobijam, to jeszcze będę empatyczny, tak? A dlaczego nie? Czy jeszcze coś jaśnie książę sobie życzy? Zatrzymajmy. Okej. Okay. No to... ja bym powiedział tak, ja się starałem trochę bronić, trochę zbagatelizować, a trochę odbić piłę na twoją stronę. Na co taka reakcja, jaką zastosowałem, do czego cię zaprasza? Do jakiego rodzaju reakcji, czy do... No, do podobnej, to znaczy i też do obronnej i jakby do tego, że jeszcze mniej mi się chce z tobą gadać. I trochę zaczynam, we mnie wzbudza to jakby też taka, od razu wzbudza we mnie chęć ping-ponga. Ale ożyłeś. Tak. Okej, okay, także to może być bardzo ożywcze, natomiast nie do końca wiadomo, jakby to się ułożyło, czy by miało to dla nas sens w rozumieniu jakby
tak tworzyło przestrzeń do tego, żebyśmy się gdzieś tam tak naprawdę dogadali na ten temat, co chcemy. Okej, możemy sobie powyrzucać trochę wzajemnych pretensji, ale tylko niekoniecznie może dodawać to, co byśmy chcieli. Dobra, to teraz wróćmy plus minus do tego samego. Chciałbym, żebyś powiedział ten komunikat no, na tyle, na ile go pamiętasz, ale nie musi być idealnie tak samo. A ja spróbuję go po prostu usłyszeć empatycznie i powiesz mi, czy to dla ciebie robi jakąś różnicę, czy nie. Ewentualnie będziemy otwarci na komentarze. No to spróbujmy od nowa. Wiesz co, Tomek, no, próbujemy razem coś organizować. Ja do ciebie przez 5 ostatnich dni wysłałem SMS-y, WhatsAppy, dzwonię i dostaję od ciebie jedyne co to jednolinijkowe zdanie z tytułem, datą i czymś tam. I ja nie wiem, czy ty chcesz dalej to razem wspólnie robić, chcesz jakby współ to organizować, czy nie, bo mi się tak nie chce działać. Okej, okay, no to co mówisz, to ja rozumiem, że jest parę rzeczy, które dla ciebie nie działa. Jesteś tym no, jakoś czy podirytowany, tak, czy sfrustrowany. No i z tego, co mówisz, to jest także ważne jest dla ciebie w tym, no, żeby jakoś dostawać reakcję, tak, żeby jakoś doświadczać jakiejś współpracy z mojej strony, tym, co próbujemy razem zrobić. Współpracy, ale po prostu jakiegoś kontaktu? Mhm, takiego jakiegoś reagowania? No. Znaczy ja rozumiem, że może być tak, że ty są takie dni, kiedy ty nie możesz, ale to informacja nie mogę, będę dostępny za ileś tam, to... Okej, okay. Czyli też takie większe klarowności z mojej strony, no. Tak, w ramach tych moich reakcji. No tak, no bo jakby jesteśmy ludźmi, ja rozumiem, że ty możesz być, nie wiem, w Kuwejcie i nie możesz rozmawiać. Mm-hmm. Okej, okay. Ale to, co byś chciał mieć, to jakiś po prostu bezpośredni feedback też na twoje próby kontaktu. No tak, tak. Dodają ci jakieś info, tak? Co się w ogóle dzieje? No tak. I to dla mnie to wtedy buduje takie poczucie, że jakby robimy to razem, a nie, że ja robię, tak jakby trochę nam to wtedy balansuje, gdzie kto jest. Okej. Okay. To jest to? Dobra. Okej. Okay. Pytanie, czy dla ciebie jest różnica? No tak, no. No tak, okej. Okay. Zostałem usłyszany. Mam poczucie, że zostałem usłyszany w tym, w czym chciałem być. Okej, okay. No i teraz pytanie jest, czy ta różnica, to, że jesteś usłyszany, jakby coś by nam dawała w rozumieniu jakby dalej tej rozmowy, tak, ciągnięcia tego tematu i tak dalej. Czy na przykład przestawia cię na to, że chciałbyś usłyszeć, jak to jest ode mnie? W sensie, co tak naprawdę, tak, jakieś wyjaśnienie z mojej strony. Tak. Okay. Prawdopodobnie żałuję, że nie zapytałem, ale gdybym zapytał cię o otwartość na słuchanie moich wyjaśnień wcześniej, tak, po pierwszej reakcji, prawdopodobnie byłaby ona stosunkowo niewielka. To jest taki bardzo fajny przykład, że to, czego doświadczamy w momencie, kiedy wychodzimy z czymś, co jest dla nas ważne, o czym chcemy porozmawiać, de facto determinuje to, co się wydarzy dalej. W momencie, kiedy pierwszą reakcję zrobiliśmy, no to ty coś powiedziałeś, ja zasadniczo odbiłem, tak, trochę się zasłoniłem, tak, trochę odbiłem piłkę, tak, trochę zbagatelizowałem, trochę powiedziałem, żebyś nie robił tematu z nie wiadomo czego. I to powoduje, że zgaduję, tak, że to ci nie daje poczucia, że doleciało to, na czym ci zależało. Tak? W związku z tym próbowałbyś innego sposobu wyjaśnienia, powiedzenia czegoś jeszcze albo czegoś inaczej, jakoś dania mi do zrozumienia, teraz już nie tylko o temacie tym bezpośrednim współpracy, ale również też w ramach tego, co się dzieje tu w tej rozmowie, nie? Że nie doświadczasz de facto czegoś, co byś chciał doświadczyć, czyli po prostu tego, że ja jakoś no, się przyjmuję, tak? Tym, jak ta współpraca się dla ciebie układa, że to jest ważne. To drugie wyjście, ja bym też tak chciał podkreślić, że to nie jest, my nie jesteśmy w żadnym rozwiązaniu, myśmy nie skończyli tej rozmowy, tak? Myśmy ją tylko zaczęli prowadzić trochę inaczej. Oczywiście to, co teraz pokazaliśmy, to jest w ogóle jeden z trudniejszych wariantów zastosowania empatii w sytuacji konfliktowej, bo to jest to, że kiedy ja jestem stroną, i równocześnie próbuję mieć jakiś pomysł na zaistnienie tej sytuacji, tak? Ja wiem, znam tą dynamikę, tak? Mam te umiejętności, próbuję się do niej zastosować, próbuję je wykorzystać, natomiast to jest jedna z trudniejszych rzeczy do nauczenia się, żeby i być, nazwijmy to, mediatorem, tak? Czy osobą, która prowadzi ten proces, tą rozmowę z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności, znajomości pełnej dynamiki, ale również będąc stroną tej sytuacji, coś tu ożyło nam. Okej, przepraszam, widzę, że się dalej świetnie bawicie, w związku z tym nie będzie mi to przeszkadzało. Już się skręciłem, mogę mówić sam do siebie. Okej?
W związku z tym... Jest pytanie, ja Cię poddam, żebyś sobie mógł, wiesz, w drugim wątku tam w ogóle zapuścić w trakcie, jak będziesz mówił, bo to jakby to, co masz mówić, to masz już wyćwiczone, więc spokojnie, nie? Jest pytanie od Anny, czy będzie przestrzeń na to, żeby wnieść jakąś swoją sytuację, żeby ją mówić? Myślę, że tak. Ja za chwilę dokończę pewien wątek i możemy zrobić taką pauzę pytań. Także jak ktoś inny się zastanawia nad pytaniami, to je gdzieś tam wrzućcie, Piotrek je zarejestruje, to zobaczymy. Także kończąc pewien wątek, bo zacząłem o tym mówić, że to nie jest cała rozmowa, to nie jest rozwiązanie, to jest tylko pierwsza reakcja, tak, która jest inna, ale która już pozwala na znacznie więcej. Dlatego, że moja empatyczna reakcja, czyli zainteresowanie tym, co tak naprawdę stoi za twoją reakcją, czyli wracam do wspomnianego na początku założenia, że twoje zachowanie, twoje wyrażenie się w moją stronę jest zastymulowane tym, że chcesz jakąś swoją potrzebę zaspokoić. Tak, być usłyszany z czymś tam, z jakimś tematem. Moja reakcja albo to wspiera, tak, albo temu przeszkadza. Jeżeli przeszkadza, to będziemy się nakręcać. Ty będziesz mówił swoje, ja będę mówił swoje, tak będziemy sobie dyskutować, ale niewiele z tego wyniknie. W momencie, kiedy ja zamiast odpalać się, odpowiadać, reagować, tłumaczyć, wyjaśniać, po prostu próbuję, podążam za tą myślą, tak, okej, skoro ty masz jakąś potrzebę, to ja spróbuję ją usłyszeć, zrozumieć, nazwać, a potem zobaczymy, co możemy z nią zrobić. Natomiast istotnym elementem tego jest to, że dobre rozwiązanie, dobre w cudzysłowie rozwiązanie, to dla mnie jest takie, które łączy potrzeby obu stron. I tu znowu korzystam z pewnego założenia od Marshalla, tak, że twoje i moje potrzeby są tak samo ważne. Ja nie daję priorytetu twoim potrzebom tylko dlatego, że ich najpierw słucham. Więc mam świadomość, że jeżeli ktoś kogoś nie usłyszy pierwszy, to będziemy w tego ping-ponga jeszcze długo grali. Więc z tym ja korzystam z tego, żeby dowiedzieć się, jakie są twoje potrzeby w tej sytuacji. No i teraz uzyskałem pewien rodzaj, jakby to powiedziano, nazywam takiej zwolnienie przestrzeni w głowie, czyli w momencie, kiedy ty się czujesz usłyszany, zwiększa się też twoja gotowość do tego, żeby usłyszeć mnie. I jeśli ja teraz do tego dołożę drugi krok pod tytułem OK, a ja bym teraz chciał, żebyś wiedział, co jest po mojej stronie, tak? No to i wyrażę to w miarę klarownie w języku potrzeb, to szansa, że to usłyszysz teraz, kiedy już sam zostałeś usłyszany, jest znacząco inna niż w momencie, kiedy siedziałbyś na reakcji. I to jest niby tyle i aż tyle. To jest w sumie z perspektywy, jak sobie o tym rozmawiamy, pokazujemy, wydaje się, to jest w ogóle jak wstrzyknięcie palcami drobiazg, a to jest coś, czego nam najczęściej w sytuacji konfliktowej brakuje. No i tutaj mamy dwie możliwości, albo sobie to tak rozwinęliśmy, że sami sobie radzimy w sytuacjach konfliktowych, albo potrzebujemy wsparcia innej osoby, lub jeśli my mamy te umiejętności, możemy być wsparciem dla innych. Wszystkie te umiejętności, one są jakoś, jakbyście mi przypomnieli, to ja potem powiem ewentualnie, czy które z nich i w jaki sposób są adresowane w ogóle w tych, nie tylko w programie mediacji, bo też Linsi w tej chwili organizuje ci kilka eventów dookoła konfliktu, więc z tym możemy też delikatnie powiedzieć o tym w ogóle, gdzie, które, jak, jeśli kogoś będzie interesować. W związku z tym, natomiast tak, co do zasady jest to trudne, ale jest to możliwe. Więc w pełnym modelu zrobiliśmy pierwszy krok. Ja teraz chciałbym tylko nazwać strukturę mediacji, a potem zrobić to miejsce na to, co ktoś, Ania, tak, pytała. Mhm. Czyli pierwszy krok polega na tym, że gdzieś tą spiralę, że każdy mówi do drugiego, nikt nie jest słyszany, potrzebujemy przeciąć. Jeżeli jesteśmy częścią, no to ten, kto ma wiedzę, umiejętność. Jeżeli jesteśmy z boku, no to trochę jest to rodzaj umowy wtedy w ramach tej grupy ludzi, tak, którzy rozmawiają, dla kogo zrobimy pierwszego miejsce. To jest gotowy słuchać innych, tak, a niekoniecznie musi być usłyszany jako pierwszy. I rolą mediatora jest poprowadzić ten proces według tej kolejności i zadbać o ten poziom języka potrzeb i być też tą osobą, która jako pierwsza jest w stanie dać, zaoferować empatyczne słuchanie tym stronom w sytuacji konfliktowej. No więc jeżeli powiedzmy jest nas dwóch, no to ty zostałeś usłyszany przeze mnie, to teraz dla równowagi ja bym chciał być usłyszany przez ciebie. Trochę niechcący nam wyszło takie demo na najtrudniejszy wariant, tak? Możemy sobie potem wyobrazić, że jest ktoś trzeci, kto nam tą rozmowę pomaga prowadzić. Natomiast żeby była równowaga, ja też potrzebuję być usłyszany przez ciebie. No i tak się jakoś dziwnie dzieje w naszym życiu, tak jest jakoś skonstruowany nasz mózg, że jeśli ja będę mówił, a ty będziesz tylko słuchał w milczeniu, to jest duża szansa, że ja nie poczuję się zrozumiany. Tak, że ja nie doświadczę tego kawałka związanego z tym, że
że ja mam poczucie, że to do ciebie doleciało. Oczywiście jest kilka sposobów i nie zawsze potrzebujemy literalnie usłyszeć odzwierciedlenie czy taką parafrazę, tak, tego, co powiedzieliśmy. Natomiast jak nie mamy specjalnie innego pomysłu, jeśli nie jesteśmy pewni czego innego, to to jest pewna baza, do której zawsze się możemy odwołać i ona w 9 przypadkach na 10 wystarczy do tego, żeby zacząć wprowadzać kontakt. Jak z wymiany na wymianę ten kontakt będzie się coraz bardziej pojawiał i rósł. Oczywiście nie chodzi tylko o samo powtarzanie, ale chodzi też o to, żeby w tym powtarzaniu się gdzieś słyszeć i żeby nazywać to, co jest dla nas ważne. To, co jest bardzo istotne, to, że empatyczne słuchanie nie jest tylko parafrazą. Ja nie lubię tego określenia używanego do tego, żeby tą umiejętność nazwać, dlatego, że mi się kojarzy z takim technicznym po prostu kłapaniem dokładnie tego samego, co ktoś powiedział, a to gdybym ja tylko powiedział, literalnie, tak, powtórzył twoje, no nie wiem, niezadowolenie czy zarzuty, to to by nie było. To, co jest istotnym elementem takiego empatycznego słuchania, to też taka konwersja na język pozytywny, czyli też tego, na, jakby, co ty tak, co ja słyszę, że ty potrzebujesz w tej sytuacji. I to empatyczne słuchanie, naprzemienne, tak, pomiędzy osobami, jest najprostszą definicją mediacji opartej o porozumienie bez przemocy, czyli że jedna osoba mówi do drugiej, ta mówi, co usłyszała, potem ta druga mówi do pierwszej i ta pierwsza odzwierciedla, tak, mówi, co usłyszała od tej drugiej. Można powiedzieć, że taki, próbuję tutaj złapać jakiś dystans do tej kamery, tak, taki mały, taki flow jest pewnym cyklem kontaktu, tak, który mediator wprowadza w sytuację konfliktową. No i można powiedzieć, że cały program mediacji, czy to taki, czy inny, zasadniczo będzie tego uczył, jak bez względu na różnego rodzaju utrudnienia móc zastosować kroki, które wprowadzają kontakt w sytuacji konfliktowej, czy to między dwoma osobami, czy to między wieloma osobami. Okej, dokończyłem pewną myśl, pewien wątek. I teraz patrzę, czy mamy to pytanie. No, z tego, co ja rozumiem, to jest tak, że Anna chciała wynieść jakiś jeden temat, jakiś swój. Mhm. I pytanie jest takie, czy ma je zadać na czacie, czy możemy jej po prostu udzielić mikrofonu? Jak damy radę z tym mikrofonem, to dajmy radę z mikrofonem. No to spróbujmy. O, ale Anna jest na telefonie, tak? Nie. Okej, okay, czyli inna Anna, bo Ann jest tyle, że... Okej. Okay. Dobrze, jedyna Anna, którą widzę, której mogę udostępnić mikrofon, czyli taka, która włączyła to, że to jest możliwe, to co, mogę nadać mikrofon? Mikrofon można włączyć, Anna, po lewej u góry w pasku przeglądarki powinnaś mieć kłódkę. I tam, jak w tą kłódkę się kliknie, to się pojawia możliwość dania uprawnień do mikrofonu. A tymczasem, Tomku, jest pytanie od Oli na czacie. Jest zagwiazdkowane, więc jak sobie odfiltrujesz gwiazdki, to ci zostanie. Mhm. Masz? Tego nie było na szkoleniu. Tak, wiem. Tam po prawej u góry masz gwiazdkę. Mam. Widzisz? Widzę, jak ją klikniesz? Kliknąłem i nic nie widzę. General. Nic nie widzisz, to może to są tylko moje gwiazdki. Dobra, to ja ci przeczytam. Ola pisze tak. Tak. Dla mnie trudne jest, gdy brakuje później czasu, chęci lub umiejętności drugiej osoby, żeby wysłuchała mnie i zauważyła u siebie taki mechanizm, w którym wtedy po prostu się wycofuje z kontaktu. Chciałabym wypracować jakieś lepsze rozwiązanie. Dobra, trochę nie ma w tym pytania, jest opis. Więc ja sobie trochę spróbuję to pytanie do Okej, mam podobnie. Chciałbym, ale jest mi to w drugą stronę. Okej, dobra. Znaczy to ja trochę to tak rozumiem, jak to zrobić. Nie? Jak to zrobić, kiedy ja mam tą umiejętność i tak dalej. To jest możliwe, jeżeli my wiemy, jak to działa. Znaczy, ja mam w sumie więcej niż jedną odpowiedź na to pytanie. Bo teraz tak. Jeżeli jest jakiś minimum zaufania w kontakcie, no to możemy się posłużyć zwyczajną prośbą. Okej, to teraz ja chcę powiedzieć, co jest dla mnie ważne, czy jesteś gotowa mnie usłyszeć. Jeżeli ktoś kiwnie głową, tak, to oczywiście raczej jest nazwanie intencji niż niekoniecznie gwarancja, że ktoś to zrobi. I możemy teraz, uwaga, to będzie niezwykle proste rozwiązanie, zwyczajnie poprosić, okej, czy teraz możesz powiedzieć, co ode mnie usłyszałaś, tak, co jest, o tym, co jest dla mnie ważne. No i
brzmi banalnie, trzeba czasami trochę pewien próg przeskoczyć, żeby zadać to pytanie. Natomiast jeżeli możemy liczyć na to, że nasz punkt widzenia kogoś obchodzi, tak, to to jest duża szansa, chociaż ja muszę powiedzieć, że czasami, kiedy mam gwarancję, że go nie, tej osoby nie obchodzi, to tym bardziej to pytanie stosuję i to może wystarczyć. Jest też druga odpowiedź, znaczy, że jeżeli ktoś mimo naszego wcześniejszego wysłuchania dalej jest w reakcji na to, kiedy my zaczynamy mówić, to znaczy, że nie do końca wszystko dla tej osoby zostało nazwane. No i wtedy znowu jest wybór, czy albo się trzeba o siebie upomnieć właśnie jakimś takim pytaniem, albo proszę, to się zdekoncentrowałem patrząc na tą waszą dyskusję na czacie, albo się trzeba upomnieć pytaniem, albo wrócić do słuchania. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że tego rodzaju interwencja w sytuacji konfliktowej nie może być ciągle naszym kosztem. To znaczy, że my możemy użyczyć swoich umiejętności i pewnej większej takiej przestrzeni do reagowania na konflikt, pewnego dystansu do sytuacji, wykonać ten taki krok w tą stronę tej osoby, która powiedzmy jest w silnej reakcji, a my wiemy, co możemy zrobić. Natomiast to nie może być tak, że to jest tylko ciągle słuchanie jednej strony, a dla nas nie ma miejsca. W związku z tym albo potrzebujemy jeszcze wyższego poziomu umiejętności, żeby już kiedy dajemy to, oferujemy to empatyczne słuchanie, ono było pełniejsze, ono dawało więcej spokoju po drugiej stronie i automatycznie tworzy się przestrzeń na to, co my chcemy powiedzieć, albo potrzebujemy się nauczyć dbać o swoje potrzeby w inny sposób. No i tu jest cały zestaw narzędzi, które może służyć do tego, żeby to wytrenować i żeby być lepiej przygotowanym na tego rodzaju sytuacje. Dlatego, że to jest trochę pytanie, z czego wynika nasza trudność. Jeżeli nasza trudność wynika z tego, że mamy jakiś schemat, że zawsze poddawaliśmy swoje potrzeby w reakcji i ogólnie, okej, próbujemy kogoś usłyszeć, ale gdzieś się gubimy w tym, bo proszę pamiętać, że to jest najtrudniejszy z możliwych wariantów zastosowania procesu mediacyjnego, czy umiejętności mediacyjnych, czy w ogóle empatii w sytuacji konfliktowej. No to możemy wytrenować pewnego rodzaju, nazywamy to taką jakby przestrzenią wewnętrzną, czyli że nasza reaktywność się zmienia, że jesteśmy w stanie przepracować pewne bodźce, mamy takie ćwiczenia na szkoleniu, które służą przepracowywaniu, tak zwane ćwiczenie intensywności, które jest z formą przepracowywania i oswajania silnych bodźców, takich, które nas uruchamiają różnego rodzaju reakcje. Więc trochę pytanie, czy my to mamy na określony bodziec, na określoną osobę. Jeżeli mamy na określoną osobę, po prostu nie wierzymy, że ta osoba może nas usłyszeć, to mamy do czynienia z sytuacją, że mamy jakieś silne oceny na temat tej osoby i to blokuje nas w kontakcie, to blokuje nas na przykład przed tym, że możemy to powiedzieć. No jest wiele narzędzi opartych o empatię i opartych o porozumienie, które mogą służyć temu, żeby taką, jeżeli widzimy u siebie taki schemat, przełamać go, też w sensie rozebrać, zrozumieć siebie, zrozumieć co i jak na nas wpływa, znaleźć sposoby tego, jak możemy sobie z tym poradzić, ale też poćwiczyć to, dlatego że ja absolutnie wierzę, że w tego typu sytuacji my potrzebujemy umiejętności, a nie wiedzy, że sama taka koncepcyjna wiedza, co zrobić, wcale nie będzie oznaczała, że będziemy potrafili to zrobić. No i to do tego formy rozwojowe, jakie no, na przykład stosujemy w programie, jest obowiązkowym, no w cudzysłowie obowiązkowym, ale wysoce polecanym i rekomendowanym i koniecznym do uzyskania certyfikatu jest zrobienie pewnych ćwiczeń pomiędzy, dlatego że my wiemy, że dokładnie z tego się biorą umiejętności, dokładnie to jest to, co transformuje nas w sytuacjach konfliktowych, nie książka, którą przeczytamy, czy nie to, co usłyszymy, ale jak my to sobie zrobimy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no i będziemy mieli. Więc to jest absolutnie, znaczy ja jestem najlepszym przykładem, nie? Że jakby od zera do bohatera w cudzysłowie, że skoro zajmuję się tym zawodowo, mogę poprowadzić zajęcia, czy mogę powiedzieć, czy pomagam rodzić w sytuacjach konfliktowych, a kiedyś bardzo intensywnie unikałem konfliktów, no to znaczy, że to jest wszystko do wypracowania. Nie, i jak widać nie trzeba być przesadnie zdolnym, żeby sobie z tym poradzić. Także ja osobiście uważam, że temat po prostu jest trochę za bardzo złożony, żeby trafnie odpowiedzieć na to pytanie Ani. Dobrze mówię? Tak? Oli. Oli, przepraszam, Oli. Ania zdaje się utknęła na temacie mikrofonu. Tak. Więc może niech Ania napisze ewentualnie, może nam się uda jakoś pomóc. I odpowiadam, nieco wypłaszczam temat, ale mam nadzieję, że to... A, sytuacja. Okej, no to jak się da napisać sytuację, to poprosimy.
jak się, ale mam nadzieję, że to daje jakieś pojęcie w ogóle, że to nie jest taka sztywna sytuacja, tylko że można nad tym pracować, ale dostęp do tego, jak pracować, jest, może być ukryty w sytuacji, w osobie, w bodźcu, w tym, co tak naprawdę powoduje, że my nie potrafimy tak zadbać o swoją potrzebę, w sensie nie potrafimy się o siebie pomnieć, albo nie potrafimy gdzieś znaleźć tego kawałka, że my też jesteśmy usłyszani w danej sytuacji. Odpowiedź może być trywialna, prosta umiejętność, albo może być wymagać przepracowania iluś tam tematów, ale na to w programie oferujemy konkretne zestawy umiejętności, procesów, które pozwalają na pracowanie z tym. Ok, widzę, że sytuacja się pojawia. Ta sytuacja pewnie się jeszcze będzie przez chwilę pojawiać, więc jak to można postępnie rozwiązać? W ten sposób odpowiedź na pytanie, które było zadane, już udzieliłeś, czy strona w konflikcie może być może pełnić rolę mediatora, czy efektywnie jest, aby była to osoba trzecia? Jest, znaczy obie, czy to w tym pytaniu obie odpowiedzi są twierdzące. Tak, może, jest to bardzo trudne, natomiast, ale może być efektywne i równocześnie bardziej efektywne jest, jeżeli mamy osobę trzecią do wsparcia. W związku z tym, ja bym powiedział tak, znaczy fajnie jest móc sobie radzić w sytuacji konfliktowej samodzielnie, natomiast bierzemy na siebie wtedy bardzo ogromne utrudnienie i o tym należy pamiętać, ale też mogą być sytuacje, w których mimo nie wiem czego tam jeszcze, zwyczajnie nie dajemy rady. Zwyczajnie nie dajemy rady i wtedy warto skorzystać z niej. Ja miałem ileś sytuacji, w których prosiłem koleżankę Anię Mic o pomoc, zresztą nie tylko ją, ale tak z niej korzystam najczęściej, jak już nie daję rady. No i mam wrażenie, że też w drugą stronę też parę razy mogłem się zrewanżować. Więc fajnie jest to zrobić samemu, ale to nie polega na tym, żeby sobie ze wszystkim w życiu radzić samemu. Dobra, sytuacja się tutaj chyba wyklarowała, rozmowa z dziekanem nie pomogła. Rozmowa z dziekanem nie pomogła, bo też nie ma wiele wspólnego z empatią. Trochę żartuję, przepraszam, ale dlatego, że to jest rodzaj eskalacji, a nie załatwienia sprawy z kierownikiem specjalizacji, który ma problem w organizacji. Znaczy tak, jeżeli ktoś coś, ja tak troszkę na metapoziomie zareaguję, jeżeli ktoś coś robi w jakiś określony sposób, to znaczy, że jest to próba może taka, jaka jest, możemy sobie powiedzieć, że nie jest jakoś super efektywna, że może nie zaspokaja potrzeb wielu innych osób, ale jakoś załatwia albo jest próbą załatwienia jakiejś potrzeby tej osoby, która tutaj w tym wypadku tak realizuje jakieś zajęcia i ja nie wiem, co to znaczy problem w organizacji, bo to jest pewnego rodzaju ogólnienie i ocena, to nie jest obserwacja. Obserwacja znacznie lepiej służy rozpoznaniu sytuacji konfliktowej, więc trochę nie wiemy, co to jest, nie wiemy, jaka jest intencja tej osoby, więc odpowiadając na pytanie tak, jak ono jest zadane, jak to można empatycznie rozwiązać, skomunikować się, no w jakimś sensie byłoby najsensowniej byłoby zacząć od tego, żeby zrozumieć tę osobę, żeby pójść na rozmowę, zaadresować temat wprost i powiedzieć, co się właściwie dzieje, że te zajęcia działają tak, jak działają, tak w skrócie rzecz ujmując, i zacząć rozmowę od tego. I w momencie, kiedy ta osoba zacznie cokolwiek odpowiadać na to pytanie, przestawić się na słuchanie. Natomiast żeby być w stanie to zrobić, może się okazać, że my najpierw potrzebujemy zapewnić kontakt z sobą samemu, żebyśmy my byli w stanie słuchać, bo wygląda na to, że Ania jest w tej chwili w cudzysłowie sama, jak my to takim slangiem trochę porozumiemy, sama jest w reakcji na to, tak? Czyli ma swoje potrzeby niezaspokojone przez tą sytuację. Więc gdybym miał taki zrobić receptę, tak, z tego naszego spotkania na to, to bym powiedział, najpierw należy zadbać o empatię dla siebie, że w momencie, kiedy pójdziemy do pana kierownika specjalizacji, to będziemy już sami wysłuchani, będziemy mieli większą klarowność w tym, jakie są nasze potrzeby, o co się chcemy upomnieć i będziemy w stanie słuchać pana kierownika. Zainicjować rozmowę z nim, słuchać go tak długo, aż on doświadczy, jakby cała jego mowa ciała będzie mówiła o tym, że został zrozumiany i wtedy przejść do położenia na stół swoich potrzeb i zadać panu pytanie, okej, panu zależy na tym, nie zależy na tym, za tym i za tym są potrzeby, co możemy z tym zrobić, żeby i pańskie, i moje potrzeby były uwzględnione, bo w tej chwili wydaje się, że czyjeś są, a czyjeś nie są. Nie wiem, czy to jest dość klarowne, oczywiście ja bardziej opisałem przepis niż dokładną odpowiedź, ale ja bym powiedział, to jest sposób, w jaki empatycznie byśmy do tego podeszli, żeby zrobić miejsce na potrzeby Ani w tym wypadku, tak, ale też na potrzeby tej osoby, która
organizuje te zajęcia i robi to w sposób taki, jaki to robi. Dobra, na razie jeszcze nie przeczytałem o tym, co Artur napisał, a nie pisze, że no jakby nie wiem, na ile doczytałeś, że nie ma terminów, że nie odpowiada maila, nie można iść na rozmowę, bo jest niedostępny. I w momencie, kiedy zapytałeś, czy to odpowiada, chyba pojawiło się, że nie do końca, okay. Ale rozumiem, że to była też próba powiedzenia trochę na takim metapoziomie, jak do tego typu sytuacji można by było podejść, czyli tak jak ja zrozumiałem, to empatia dla siebie, zadbanie o to, żebym ja już nie poszedł tam trochę na dużym poziomie emocji, tylko być, jak już jestem wysłuchany i jak już trochę ze mnie zeszło, jak już ja wiem, o co mi chodzi, no bo wtedy mogę iść i mam więcej zdolności do tego, żeby słuchać. I jak idę, to słucham i jak już nie ma już czego więcej słuchać, bo już ta osoba została wysłuchana w tym, co dla niej jest ważne, no to jest szansa na to, żebym ja też powiedział, co dla mnie jest ważne i żebyśmy szukali rozwiązań. Tak jest, oczywiście z tego, co tutaj przyniosłem, ja patrzyłem na pierwszą rozpiskę, nie widziałem, że Ania jeszcze dodaje jakieś dodatkowe informacje, natomiast jeżeli nie ma kontaktu z tą osobą, no to trudno empatycznie to załatwić. Wtedy można powiedzieć, to w takim układzie przede wszystkim próbujemy zadbać o swoje potrzeby, ale robić to na tyle, żeby to przynajmniej jakby w sposób świadomy nie tworzyło sytuacji świadomego niezaspokajania potrzeby innej osoby. Czyli na przykład nie prosimy o, w cudzysłowie, ukaranie gościa, tylko prosimy o interwencję, która spowoduje, że będziemy mogli podjąć rozmowę, tak? I coś się zacznie z tym dziać. No właśnie o to by chodziło. Tak. Tak, no to ja bym powiedział tak, no to sytuacja jest o tyle trudna, że trudno się jest empatycznie, jeśli dobrze rozumiem kontekst, empatycznie porozumieć z kim nie ma w ogóle kontaktu, tak? I wtedy oczywiście możemy interweniować u osoby trzeciej, ale również wtedy prosimy o to, że okej, nam zależy nie na tym, żeby ktoś to tam gościa ukarał, tylko na przykład albo żeby rozwiązać sytuację, bo jest ileś potrzeb, tak? Które wymagają zaspokojenia po stronie studentów, tak? Czy też po stronie odbiorców tych zajęć, a z osobą nie ma kontaktu, tak? Czy można coś zrobić, żeby ten kontakt odzyskać, tak? Że raczej idziemy w tą stronę. No ale musimy brać pod uwagę sytuacje skrajne, że no tam nie wiem, no, ktoś ma jakąś historię życiową, nie ma z nim kontaktu, zniknął, no i wtedy prosimy o jakieś inne działanie, tak? Które będzie skuteczne w danej sytuacji. Okej. Okay. Dobra, tam się pojawiło jeszcze od Artura, w sumie nie wiem do końca, czy to jest pytanie do nas, czy do czatu, ale może do nas. Widzisz je? Ono jest tam, Piotrek w sumie o tym wspomniał, to jest pewnej sztuczności. Znalazłeś? Mhm, widzę, tak. To jest, znaczy ja nie wiem do końca o co chodzi, ale ponieważ patrzę, że tak 257 jest. Więc tak, spróbuję tylko sparafrazować w dwóch słowach to pytanie, bo nie, może nie wszyscy przeczytali czat. Okej, okay. Cytuję z wypowiedzi Artura, tak? Piotrek w sumie o tym wspomniał w nawiasie, to jest pewnej sztuczności, przecinek, ale to w jaki sposób dopytywał Tomka, czy dobrze ci rozumiem, jak się czujesz i tym podobne, automatycznie włącza mi się red alert, że właśnie odbywa się cudowna manipulacja, co o tym myślicie? Ja bym powiedział tak, to jest w ogóle takie dość częste spostrzeżenie z zajęć, że kiedy się obserwuje sytuację takiego, no nie wiem, empatycznego słuchania z boku, to ona czasami się wydaje różna, sztuczna i w ogóle, i w ogóle. Najlepiej jest tego doświadczyć, czyli być samemu po tej drugiej stronie i zobaczyć, jak to na nas wpływa. I to jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka. Empatyczne słuchanie jest potężnym narzędziem do kontaktu. I trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że wiele, to jak go używamy, to czy to jest manipulacja, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od naszej intencji. I niestety albo niestety niespecjalnie jest jak to sprawdzić, zweryfikować. Można, wyobrażam sobie sytuację, że ktoś słucha tylko po to, żeby osiągnąć jakiś efekt, albo że markuje empatyczne słuchanie, tak, po to, żeby coś tam dostać albo zmniejszyć czyjeś emocje, bo to, że emocje osoby, która jest słuchana, opadają, dlatego że potrzeby są nazywane, tak, i te emocjonalne chorągiewki, które mają na nie wskazywać, nie są już dłużej potrzebne, jest prawdą i jest efektem ubocznym. Nie słuchamy po to, żeby one opadły, słuchamy po to, żeby zrozumieć, żeby nazwać potrzeby, żeby mieć kontakt z tym, co do nas mówi, a to, że emocje się zmniejszają, jest po prostu efektem, ja to nazywam ubocznym, to się dzieje samoczynnie. Ja w to nigdy nie celuję, również nie prawie zawsze to się dzieje.
I w tym sensie na przykład z boku doskonale może to wyglądać jako manipulacja. Jedyna rzecz, na którą my mamy wpływ, to jest nasza intencja, z jakiej my to robimy. I nie mam na to przesadnie innej odpowiedzi, poza tym, że no, staramy się pracować tym z ludźmi, którzy może nie mamy pewności, ale mamy jakieś przekonanie co do ich intencji, tak, której stosują empatię jako formę kontaktu, jako no, umiejętność odpowiadania na określoną sytuację, dlatego że ja siłą rzeczy, no, zaczęliśmy od konfliktu i całość jest o konflikcie, więc to jest o tym, ale to przecież nie jest tylko do konfliktu narzędzie. Dobra, gdzieś, czy ja powinienem, Piotrek, podsumowywać? No, myślę, że się zbliżamy do tego miejsca, żebyś podsumował, żebyś powiedział, co będzie dalej. Ja powiem w dwóch słowach o kilku terminach i... Dobra. Ja powiem tak. To, co ja dzisiaj powiedziałem, to dla mnie zarysowuje w ogóle, dlaczego w taki sposób odpowiadamy na konflikty. Dla mnie to jest po prostu skuteczne narzędzie do kontaktu. I różnym osobom się to podoba, nie podoba. Ja uważam, że empatia jest właśnie drogą, a nie celem. Że celem jest to, żebyśmy my jako dwie, trzy, ileś tam osób, które jest w sytuacji konfliktowej, mogli ze sobą współistnieć w ramach jednego otoczenia. I żebyśmy w miarę możliwości, to się nie zawsze udaje, mam tego świadomość, robili sobie przestrzeń i stworzenie możliwości, żeby możliwie jak najwięcej potrzeb było zaspokojonych, tak, w danej sytuacji. I że dialog jest narzędziem do tego, a to, co skutecznie realizuje dialog, to jest właśnie empatia, taką, którą ja zaczerpnąłem z Porozumienia bez przemocy i do niej się odwołuję. Dla mnie wehikułem, w ogóle program mediacji, czy jakikolwiek warsztat po prostu pracy nad konfliktem jest doskonałą umiejętnością, doskonałą przecież okazją do wyrabiania umiejętności komunikacyjnych w ogóle. Dlatego, że jeżeli to są umiejętności komunikacyjne, które stosujemy na co dzień, natomiast sytuacja jest tak trudna, że wymaga od nas dodatkowego poziomu tych umiejętności. I nawet jeśli ktoś nie chce być mediatorem, nie chce pracować na konfliktach i tak dalej, zmierzy się z konfliktami, de facto wrzuca go w jedną z najtrudniejszych sytuacji komunikacyjnych i w tym sensie może być mega rozwojową wycieczką, czy po prostu sytuacją, gdzie my chcąc, ucząc się sytuacji, jak komunikować się w sytuacji trudnej, de facto uczymy się w ogóle, jak komunikować skutecznie w różnego rodzaju sytuacjach. I to jest doświadczenie i moje, i wielu uczestników kursu, którzy nawet mimo, że go tam skończyli raz, to rekordzista chyba był 4 razy, w sensie rok do roku przychodził i tak dalej, dlatego że mówię, że to jest dla niego po prostu ciągły poligon doświadczalny sytuacji komunikacyjnych. No bo jeżeli potrafisz wykorzystać skille komunikacyjne w sytuacji konfliktowej, no to jaka inna sytuacja będzie dla ciebie wyzwaniem komunikacyjnym? Wydaje się, że ta lista będzie bardzo niewielka. Plus tak naprawdę naszym celem i taką rzeczą, która się zawsze wydarza w tym programie, to jest też to, że uczestnicy zyskują gigantyczną samodzielność w samorozwoju i w ogóle w rozwijaniu umiejętności w takich związanych, tych komunikacyjnych, radzeniu sobie właśnie z sytuacjami trudnymi, z bodźcami, że oni nie potrzebują już potem zajęć i trenerów do tego, żeby sobie radzić, bo mają grupę, mają kolegów, koleżanki, tak, z którymi ćwiczyli, znają procesy, znają sytuację, jak ustawić ćwiczenie i wiele rzeczy, które dostają, mogą po prostu wziąć ze sobą, już więcej nie wracać i dowolną liczbę powtórzeń wykonywać. Jakim programem? O rocznym kursie mediacji. Warsztaty dwudniowe z reguły nie dają takiej okazji do powtórzeń, nie budują takiej grupy. Roczny program jest tak skonstruowany, że są 3 zjazdy, pomiędzy nimi są ćwiczenia, no i to jest wehikuł do rozwoju, po prostu, najkrócej rzecz ujmując. Poznajemy się, poznajemy kroki, poznajemy procesy, metody, one ze zjazdu na zjazd przerastają, jest tak, że na pierwszym zjeździe jest pewna baza, tak, pomiędzy uczestnicy ćwiczą, na drugim dostają już level up umiejętności do tego, znowu ćwiczą i na trzecim dostają jeszcze ten najbardziej trudny poziom. No i niestety nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać przed ćwiczeniami, jak już się program skończy i jest nam wiele znanych sytuacji, gdzie się spotykają, mimo że już dawno skończył się program, tak, certyfikaty rozdane, dlatego że ludzie widzą w tym po prostu praktyczne narzędzie do tego, jak sobie pomagać, jak lepiej funkcjonować w życiu, jak przechodzić różne trudne sytuacje. Transformacja, jaką niektórzy przychodzą, jest bardzo miła w obserwacji. Organizatorem jest LINSI, który jest w Krakowie i kurs roczny będzie w Krakowie. To odpowiadając, chciałeś, żebym ci
zwrócił uwagę, że tak jakby, że chciałeś podsumowując też powiedzieć o tym, o czym będzie w kolejnych dwóch webinarach. A tak, w kolejnych dwóch webinarach ja chcę zasadniczo powiedzieć o tym, chcę trochę powiedzieć o umiejętnościach, jakie są w tym przydatne. Jakby empatia to jest ta, na której budujemy, ale są też takie dodatkowe umiejętności, które nazywamy umiejętnościami mediatora, ale ja oczywiście wszystkich opowiem, tak? Postaram się podać przykłady, jak one mogą korzystać. Dla niektórych już samo takie usłyszenie i zobaczenie, jak to może wyglądać, jest wystarczające, żeby sobie wzięli i poszli. I jak ktoś taki będzie, to dla mnie to jest super. Więc chciałbym o tym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć o różnych takich rzeczach związanych z pracą, z konfliktem, o tym, z czym się należy, ale czy może to kogoś zainteresuje, z czym to się wiąże. A na trzecim to bym się chciał skupić trochę bardziej na sytuacjach grupowych i trochę więcej powiedzieć o kręgach naprawczych, bo to też coś, czym ja się dość dużo zajmuję. I to jest pewien proces, który zawiera w sobie empatię, zawiera w sobie porozumienie, a równocześnie ma w sobie pewien urok, któremu ja uległem kilka lat temu. Więc chciałbym trzy takie rzeczy przybliżyć. Dzisiaj było w ogóle o sytuacji konfliktowej według porozumienia, tak, i jak empatia może być w niej pomocna. Następny będzie bardziej opowieścią o umiejętnościach i procesach związanych, a trzeci będzie o sytuacji grupowej. Jesteśmy gotowi zmieniać to, jeśli wpłyną jakieś konkretne prośby, sugestie, zażalenia. Dobra. Pan coś jeszcze z ogłoszeń takich ogólnych? Może mogą być parafialne? Nie. Jesteśmy, sprawdzamy, czy są jakieś pytania. Jeśli nie ma pytań... To ja w dwóch słowach jeszcze a propos webinarów, jak chodzi o terminy, tak jak widzieliście, 16 stycznia i 13 lutego to są terminy tego drugiego i trzeciego webinaru. Mam nadzieję, że wszystko zadziała tak świetnie, że jak się zakończy webinar, to zostaniecie przekierowani na stronę Studium Mediacji, o którym Tomek mówił, tegorocznego. I to jest jakby rzecz, która przede wszystkim, co do której zapraszamy tymi webinarami. Dodatkowo Tomek jeszcze mówił o wydarzeniach innych, które dookoła konfliktów Lindsay organizuje. Jedno to są kręgi naprawcze, warsztat taki już pogłębiających dla tych, co już jakieś wprowadzenie mieli. 8-10 lutego przyszłego roku. No a oprócz tego bardzo duże wydarzenie, zjazd w Ojrzanowie pod Warszawą w czerwcu, 6-10 czerwca z Dziukiem Duszczererem, który dużo kręgami pracował w sytuacjach międzynarodowych. Czy kurs się przyda do mediacji z dziećmi, Tomku, jest pytanie. Tak, chociaż pytanie, ile mają dzieci, bo jeśli są młodsze, to my tego, prawda, co prawda nie organizujemy, ale mikrokręgi są bardzo skuteczne. Natomiast jeśli są takie od tam 8-10 lat w górę i tak dalej, to już bardziej przypomina pracę z dorosłymi, to wtedy struktura mediacji jest bardziej, pozwala na więcej, może w ten sposób powiem, dlatego że mieści w sobie więcej niestandardowych sytuacji. I praca z dziećmi w różnym wieku i z dorosłymi pokazuje, że im ktoś jest starszym, tym to jest trudniejsze. A jeśli maluchy, to ja bym powiedział tak, fajnie byłoby, znaczy dużo można skorzystać z tego programu, ale do pracy z maluchami nie ma po takiej potrzeby. Im mniejsze dzieci, tym łatwiejszy kontakt z nimi, łatwiejszy, krótszy czas jest potrzebny, więc nie uważam tego za konieczne, potrzebne, nie wiem nawet jak to nazwać. Nie? No dobra. Ja tak myślałem, że Piotrek, zrobimy tak, że jak to 70 attendees jakby zniknie, to wtedy my jeszcze chwilę porozmawiamy, ale... Nie, to ja zostawię osobne połączenie, dobra? Okay, nie, dobrze, śmieję się. Dlaczego z dorosłymi trudniej? Dlatego, że mają bardziej rozbudowany system myślenia, mają bogatszą głowę, jeśli chodzi o interpretację, dokręcanie sobie filmów do tego, co ktoś powiedział. Dzieci myślą znacznie prościej, są zdecydowanie bardziej tu i teraz. Im są młodsze, tym to jest, wypowiedzi są krótsze, są bardziej na wprost o tym, co chce, czyli o języku potrzeb, znacznie plastycznie, łatwiej się z nimi pracuje. Czy możemy pokazać demo mikrokręgów? Nie wiem, zastanowimy się, czy to jest możliwe w tym trzecim webinarze. Możemy zdecydowanie pomyśleć o jakimś demo, po prostu sobie nawet pewnie jesteśmy w stanie ustawić na zasadzie takiej, nie żeby było sztucznie, tylko sprawdzić z jakimś potencjalnym uczestnikiem, czy się wdzwoni wcześniej, żeby mikrofon na pewno działał i tak dalej. Tak, temat mikrofonów jest jakimś tematem. No, tak.
to do przetestowania następnym razem będzie ogarnięty bardziej niż był tym razem, chociaż myślę, że też patrząc po wypowiedziach na czacie raczej było pozytywnie. Wszelki feedback na fejsie pod wydarzeniem albo do mnie prywatnie na maila bardzo mile widziany, żebyśmy wiedzieli, co było fajnego, a co możemy zrobić następnym razem jeszcze lepiej. Ej, mów ze siebie, ja chciałbym tylko ten fajny. Dobra, to ja, to, no jasne. No. Dobra, czy jeszcze, arcyksiąże, jakieś życzenia? Już dzisiaj nie. Dobra, to później. Oczywiście dobra. Każda informacja zwrotna jest mile widziana. Dobrze, słuchajcie, to kończymy. I dla tych, co się jeszcze nie zniechęcili, w styczniu. Tak. Do zobaczenia, trzymajcie się, kończymy. Pod warunkiem, że znajdę. O, tutaj była.